Sponsorem audycji jest Costa Agent. Z nami znajdziesz swój wymarzony dom nad Morzem Śródziemnym w Hiszpanii. Cześć, Piotrochnie, witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku omówimy najgorętsze tematy na polskim rynku nieruchomości. Sprawdzimy, dlaczego liczba ogłoszeń sprzedaży domów osiągnęła rekordowy poziom i co to oznacza dla kupujących. Zajrzymy do najnowszych trendów w deweloperce. Czy małe mieszkania z dodatkowymi udogodnieniami to odpowiedź na dzisiejsze potrzeby? Przedstawimy również spektakularne inwestycje, jak budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz rekordową transakcję na złotej 44? To już kolejny odcinek tej telenoweli. Powiemy o tym, jak można zaoszczędzić na kredycie, a na koniec. Omówimy inwestycje alternatywne, w tym złoto, które zyskuje na popularności w niepewnych czasach. Bądźcie z nami, jeśli chcecie być na bieżąco. Piotrochnio, zapraszam. Rekordowa liczba ogłoszeń sprzedaży domów. Na polskim rynku nieruchomości liczba ogłoszeń sprzedaży domów wystrzeliła jak nigdy dotąd. Przebija rekordy i nic nie wskazuje na to, że miałaby się zatrzymać. Dlaczego tak się dzieje? Wysokie stopy procentowe mocno ograniczają dostępność kredytów i osoby, które jeszcze rok temu mogły swobodnie kupić dom, przypomnijmy znacznie tańszy, teraz muszą liczyć każdy grosz. Właściciele nieruchomości zauważyli to i decydują się na sprzedaż, póki jeszcze jest zainteresowanie. Sprzedają nawet ci, którzy wcześniej trzymali nieruchomości jako zabezpieczenie, bo teraz każdy procent się liczy, a trend wzrostowy wartości nieruchomości wyraźnie się zatrzymał. Czy to dobra wiadomość dla kupujących? Przy takiej podaży ceny mieszkań mogą się stabilizować, a nawet lekko spadać, szczególnie w miastach, gdzie konkurencja między ofertami rośnie. Może to być więc szansa na znalezienie wymarzonej nieruchomości w bardziej dostępnej cenie. Warto być również gotowym, co zapewni nam gotówka albo dobra zdolność kredytowa i to teraz jest karta przetargowa. W końcu mamy czas na zastanowienie się, jakie mieszkanie chcemy wybrać. W związku z koniecznością konkurowania o klienta, deweloperzy wymyślają coraz to nowe rozwiązania. Jednym z takich rozwiązań są małe mieszkania z bonusami. Jest to hit wśród nowych projektów. Deweloperzy w Polsce zaskakują nowym podejściem i zamiast dużych kosztownych mieszkań coraz częściej stawiają na mniejsze metraże z dodatkowymi bonusami. Taras, siłownia, coworking to teraz one przyciągają klientów. No i nic dziwnego. Młodzi ludzie, freelancerzy, osoby pracujące zdalnie, dla nich Mieszkania, ma być, mieszkania mają być elastyczne i wielofunkcyjne, a nie tylko gołymi czterema ścianami. Coraz częściej jest to sypialnia z fajnym designem. Każdy centymetr jest teraz wykorzystywany do maksimum. Modułowe meble, sprytne schowki, przestrzeń, która zmieni się z sypialni, właśnie w biuro. Wszystko po to, by małe mieszkania były funkcjonalne. To trend, który idealnie wpasowuje się w aktualne potrzeby rynku. Miejsca jest mało, ceny wysokie ale oczekiwania co do komfortu rosną. Takie mieszkania pokazują, że nie liczy się wielkość, tylko pomysł. Co myślicie o nowym stylu budowania? To tylko chwilowa moda czy trend, który utrzyma się z nami na dłużej. Jakie jest Wasze zdanie w tym temacie? A teraz coś dla tych, którzy już mają swoją nieruchomość, co więcej na kredyt i borykają się z wysokimi ratami kredytów. Refinansowanie kredytu to rzecz, o której mówiliśmy wielokrotnie i sposób na oszczędności. Wysokie stopy procentowe, oprocentowanie kredytów to zmora dla wielu osób, które chcą spłacić swój kredyt hipoteczny jak najszybciej. Jednak coraz częściej pojawia się możliwość refinansowania, czyli zamiany obecnego kredytu na taki, który oferuje, oferuje nam lepsze warunki. Dzięki refinansowaniu można zyskać niższą ratę, lub skrócić czas spłaty, co przekłada się na mniejsze koszty całkowite kredytu. Refinansowanie kredytu jest szczególnie korzystne dla osób, które zaciągnęły kredyt na wyższym oprocentowaniu stałym, a teraz mogą skorzystać z niższej oferty. Dzięki temu można odciążyć budżet domowy i zyskać dodatkowe środki na inne potrzeby. Dlatego warto zajrzeć do opisu odcinka, jeśli zastanawiasz się, czy refinansowanie to Również opcja dla Ciebie. Zajrzyj do opisu tego odcinka, znajdziesz tam przydatne linki i kontakt do sprawdzonego eksperta, który pomoże Ci przeanalizować Twoją sytuację i wybrać najlepsze rozwiązanie. Każdy procent oszczędności się liczy, dlatego warto rozważyć refinansowanie i zobaczyć, Ile można zyskać? Zmieniamy temat, ale pozostajemy w klimacie nieruchomości. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Wielka inwestycja, wielkie zmiany. Powstaje Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, a właściwie już powstało i to z hukiem. Koszt tego muzeum to ponad 800 milionów złotych i to nie tylko projekt artystyczny, ale też potężny impuls dla rozwoju stolicy. Kiedy taki obiekt pojawia się w mieście, automatycznie przyciąga uwagę inwestorów Kupujących, którzy wiedzą, że w sąsiedztwie muzeum ich nieruchomości zyskają jeszcze bardziej na wartości. To muzeum może zmienić sposób, w jaki patrzymy na Warszawę. Będzie nie tylko magnesem dla turystów i artystów, ale też miejscem, które podniesie prestiż okolicy. Można powiedzieć, że dla Warszawy to krok w stronę roli kulturowego centrum Europy Środkowej. Warto być w pobliżu takich zmian, bo podnosi to wartość nieruchomości w okolicy. Ale czy widzieliście już budynek muzeum? Jeśli tak, to jakie są Wasze wrażenia? Ja osobiście od jakiegoś czasu obserwuję, że te budynki są bardzo do siebie podobne, przynajmniej dla trochę laika w dziedzinie architektury, jakim jestem ja. Natomiast nie do końca mi się to podoba. Wiem, że takie są trendy, wiem, że to się podoba ogółowi. Ale mi osobiście niekoniecznie. Powiedzcie mi, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Dodatkowo widziałem kilka takich budynków w Warszawie, które mają podobne bryły, jak na przykład Muzeum Historii Polskiej na Cytadeli w Warszawie albo Muzeum Wojska Polskiego tuż obok. Mam takie wrażenie, że te budynki często różnią się jedynie kolorem elewacji czy materiałem, z którego zbudowana jest ta elewacja. Natomiast jeżeli chodzi o całą resztę, no wielkie bryły, właściwie kopiuj wklej, powiększ, zmniejsz rozmiar. Takie jest moje osobiste zdanie w tym temacie. Dajcie znać, co wymyślicie o tego typu nowoczesnej architekturze. W sytuacji, gdy mamy trochę niepewność na rynku nieruchomości, złoto wraca na szczyt. Wielu uważa je za najlepszy sposób zabezpieczenia kapitału. Złoto znów jest w centrum uwagi i w czasach, gdy inflacja nie odpuszcza, a stopy procentowe również nie odpuszczają, złoto staje się pewnym wyborem dla tych, którzy chcą ochronić swoje oszczędności. Inwestorzy zaczynają dostrzegać, że złoto to coś, co warto mieć pod ręką, zwłaszcza gdy nieruchomości stają się. Trudniej dostępne, no, ze względu głównie na ceny i wysokość kredytu. W przeciwieństwie do nieruchomości, złoto można szybciej sprzedać, nie czekając na nabywcę, co jest dużą zaletą w dzisiejszych niepewnych czasach. Dodatkowo można sprzedać je na całym świecie, a nie jest unieruchomione jak nieruchomość. Do tego, w sytuacji kryzysowej złoto utrzymuje swoją wartość lepiej niż wiele innych inwestycji. Coraz więcej Polaków zaczyna rozważać, czy złoto nie jest czasem bezpieczniejszym wyborem niż nieruchomości. A dla inwestorów liczy się teraz to jedno najbardziej bezpieczeństwo, a dodatkowo elastyczność. Pozostajemy w temacie złota, a dokładniej w temacie złotej 44. Luksusowe nieruchomości w Polsce idą w górę, a niedawna sprzedaż apartamentu na złotej 44 to dowód na to, że rynek premium w naszym kraju nie nie zwalnia tempa. Rafał Zaorski sprzedał apartament za rekordową cenę, co pokazuje, że dla wielu inwestorów to właśnie prestiżowa lokalizacja jest kluczem do sukcesu. Dlaczego apartamenty na złotej 44 tak dobrze się sprzedają? Przede wszystkim oferują luksus, którego brakuje na standardowym rynku. Prywatne baseny, siłownie. Widoki, widoki na panoramy miasta. Dla ludzi, którzy mają możliwości finansowe, taka inwestycja to nie tylko wygoda, ale też sposób na prestiż i pewność, że ich kapitał jest dobrze ulokowany. Luksusowe mieszkania stają się także atrakcyjnym aktywem dla zagranicznych inwestorów, którzy szukają wyjątkowych nieruchomości w stolicach europejskich, a Warszawa dzięki takim projektom jak Złota 44 staje się coraz bardziej rozpoznawalna. W ogóle całość tego projektu z Rafała Zaorskiego ze Złotą 44 to naprawdę ciekawy serial. Pamiętacie, że na początku Zaorski chciał podzielić apartament na wiele części i sprzedać je w udziałach, co nazwał epickim flipem. Tutaj, chyba na szczęście dla pozostałych właścicieli Złotej 44, zostało to zablokowane przez wspólnotę mieszkaniową i do tego nie doszło. Zaorski sprzedał swój apartament znacznie taniej, znacznie niżej, po, po, niżej tej ceny pierwszej Którą chciał uzyskać. Natomiast i tak wyszedł z tego rekordowy flip, i tak wyszła z tego rekordowa suma. Co do samej złotej 44, zł, o znowu tutaj moje architektoniczne upodobania ten budynek pomija, nie trafia w nie. Z daleka. Ten budynek wydaje mi się, jakby nie do końca zostały odklejone te takie budowlane taśmy, które ochronią te szyby, a wewnątrz jest ciasny, ciemny i szczerze mówiąc, nie oferuje moim zdaniem oczywiście najlepszego widoku na Warszawę. A to ze względu na to, że jest położony w samym środku tego ścisłego centrum. No i dookoła nie widać tak dobrze tej ładnej panoramy. Centrum Warszawy, tych wieżowców, jak na przykład z, z innych wysokich budynków w Warszawie. To jest moje prywatne zdanie na ten temat. Dajcie znać, co myślicie o samej Złotej 44 i o tym, e, jak przebiegł ten flip. No i e, super ciekawostka na temat jeszcze Złotej 44. Podobno jednym z zainteresowanych był sam Elon Musk. I nie kupił tej nieruchomości podobno tylko dlatego, że nie mógł zarejestrować jej jako biuro, bo. E, Zasady wspólnoty nie pozwalają na prowadzenie w złotej 44 działalności gospodarczej. Jak widzimy, na polskim rynku nieruchomości dzieje się dużo i szybko. Jest ciekawie. Liczba ogłoszeń sprzedaży domów jest rekordowa, deweloperzy wprowadzają nowe rozwiązania, a luksusowe apartamenty biją rekordy cen. W tej grze jest też złoto jako alternatywa dla nieruchomości, która przyciąga coraz więcej osób. Czy warto czekać na lepszą okazję? Czy może działać teraz? Decyzje nie są łatwe, ale jedno jest pewne. Rynek nieruchomości to teraz prawdziwe pole gry. A jeśli chcecie być na bieżąco z najnowszymi trendami i zmianami, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał i bądźcie z nami na dłużej. Mówił dla Was Piotr Ochnio. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Kawy z Agentem. Cześć!